jesteśmy tuż po zakończeniu drugiej edycji konferencji Forum Marketing to Individuals. Spotkanie z roku na rok staje się coraz bardziej dla Państwa ciekawsze, co pokazuje ilość Państwa zgromadzona podczas konferencji. Za nami dwa dni niesamowitej inspiracji, solidnej dawki, najnowszej wiedzy, za co serdecznie Państwu dziękuję. Niebagatelnie ważną sprawą dla sportu jest sprzedanie sukcesu w taki sposób, aby zachęcić kolejnych potencjalnych mistrzów do tego, aby zaczęli uprawiać ten sport. I wydaje mi się, że tutaj mechanizmy, które funkcjonują w biznesie, można próbować zaadoptować do działalności w sporcie. Zresztą ten marketing sportowy cały czas bardzo prężnie się rozwija. I to też jest ciekawość z mojej strony, żeby przyjść tutaj i popatrzeć, jak to jest pokazywane, jak to jest komunikowane również w świecie biznesu. Myślę, że to są bardzo ogólne trendy. Zmiana konsumenta, który staje się bardziej świadomy. Konsument, który nie tylko bierze, ale również i oczekuje. Konsument, który ma swoje zdanie, co więcej, ma pewne wyobrażenie o tym, jak chce, żeby jego marka wyglądała, jak chce, żeby wyglądał produkt. Branża ICT przechodzi w tej chwili bardzo dużą, można powiedzieć, rewolucję. Tak naprawdę odchodzimy od aspektów technicznych. Już w tej chwili technika nie jest tą przewagą. Przewagą konkurencyjną staje się przede wszystkim stają się aspekty nietechniczne, czyli kiedy mówimy o zaufaniu, kiedy mówimy o reputacji i privacy, to są w zasadzie te rzeczy, które w tej chwili stoją przed branżą i tak naprawdę to one są języczkiem uwagi u naszych klientów, a nie techniki. Paradoksalnie zagrożenie jest dosyć podobne, to znaczy dla nas największym showstopperem, jak dla wszystkich, którzy zajmują się danymi, są takie kwestie o charakterze, powiedziałbym, nietechnicznym, to znaczy właśnie etyczne wyzwania, tak? Dylematy moralne, czy jak mamy jakieś dane, to czy w rzeczywistości powinniśmy z nich korzystać. To do jakiego stopnia jest regulowane prawnie, czyli klient wyraża zgodę na pewne działania, na inne nie wyraża zgody, ale wiele rzeczy jest w takiej szarej strefie, gdzie my musimy sobie odpowiedzieć, no, jako analityk tych danych, ale jednocześnie jako firma, która zbiera te dane, co nam wolno, czego nie wolno, co powinniśmy, czego nie powinniśmy, gdzie trzeba to uzgodnić z klientem, a gdzie można założyć, że klient się zgadza. Jeszcze parę lat temu mieliśmy Rock Mobile. W tej chwili mamy personalizację, to jest słowo klucz, komunikacji z klientem. To indywidualne podejście do jego potrzeb, a druga to jest programatik, czyli wykorzystanie zachowań, programowanie komunikacji z klientem na podstawie różnych źródeł, różnych zachowań i różnych narzędzi. Przede wszystkim zaczynamy wreszcie zauważać, że dane są potrzebne. Mówimy o big data, mówimy o zaawansowanej analityce od bardzo wielu lat, natomiast dzieje się to w e-commerce bardziej po stronie sklepów własnych niż po stronie producentów. W tym momencie to jest dostrzegalna tendencja po stronie producentów, że bez danych tak naprawdę nie możemy efektywnie modelować sprzedaży.